Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek, chyba już widzicie z czego. Dzisiaj robimy, chwilę co my robimy, po typ misję w centrum handlowym. I przy okazji odkryliśmy nową dzielnicę. Mianowicie, to centrum handlowe leży na Broadwayu. Czyli odkryliśmy Broadway. W ogóle ostatnio pojawiła się informacja na stronie Ubisoftu. Tutaj ta funkcja, której za bardzo nie rozumiem, teraz zrobimy. Pojawiła się na stronie Ubisoftu O kurde. Że ktoś zdobył 99 poziom w grze. My mamy teraz szósty, tak, szósty poziom. No więc szacun dla tego kogoś. Musiał grać w tą grę, no tylko w tą grę codziennie. Jakieś, nie wiem, 20 godzin na dobę. Bardzo szybko zdobył to doświadczenie. I to jest jednocześnie najlepszy gracz w tą w The Division. Na świecie. Co to? Odkryto wejście do centrum. Chyba. DSM, nie wiem co to jest. What the fuck? Ale jabło. Co tutaj się dzieje, przepraszam? Nie, tutaj są jakieś dzikie rzeczy. Tutaj mamy. Tutaj, gdzie jest to wejście? Tu jest wejście. Tu... Chyba tutaj, tak. No i oczywiście minimalny... Dobra, walić to akurat. Ale co na minimalny poziom 8? My mamy 6, ale myślę, że to nam nie przeszkadza. Chociaż ostatnia misja zalecana był 6 poziom. No okej. Ktoś już jest. Dzisiaj mi się w ogóle The Division nie chciało włączyć. Nie wiem dlaczego, było cały czas łączenie z kątem. Nie chciało się połączyć, dopiero po 10, 20 razie może się połączyło. No ale przepraszam was bardzo, dzisiaj mogą być małe hałasy. Ale to przez to, że... Wiadomo, nie? Święta idą. Dzisiaj jest 24 marca. Niedługo są święta Wielkiej Nocy, więc trzeba różne rzeczy porobić. O, tutaj mamy, widzimy, 11 poziom. A tutaj 9. Jest taki plus. Jest jeden plus. Oni będą wykonywać całą robotę za nas. Chwila. Coś mi się tutaj nie zgadza. Dostawca sprzętu. Ja mamy. Nie kupujemy nic. Tutaj coś tam się zbugowało chyba. W bazie teraz jesteśmy. Co tutaj jest? Puste jest, to niestety wszystko. Gra się z... Bugowała czy... Nie, no, nową kryjówkę chyba. Odkryliśmy, no i proszę państwa. A teraz już wchodzę, taki joke, nie? Gdzie my mamy cholera jasna iść? To jest ten... Tam mamy iść, tak? Czyli chyba... No dobra, wyjdźmy z bazy, tutaj nic nie ma. Wow! Wow! Ale ktoś idzie? Czy nikt nie idzie?
Członek grupy, dobra. Chwilonia. A new agent is joining your team. Dobra, jakiś gościu Mad Max dołączył. On ma 10 poziom. Tutaj nie wiem, to nas prowadzi do jakiejś misji, nie wiem do czego. Teraz zobaczymy. I jesteśmy na powierzchni, panie i panowie. Nie wiem, co tam się wydarzy. Chwilonia, tam jest Mad Max. Teraz zobaczmy sobie mapę, gdzie my jesteśmy. That little weasel picked a bunch of department stores to spread his little Black Friday surprise, and everyone knows. Aha, no dobra. Czyli tak, czyli lecimy. Tutaj bardzo zgaduję, że coś nas zaatakuje. Zaraz jakiś bezdomny. A czy tutaj chyba wszyscy są bezdomni, więc. Aktualnie widząc po stanie Nowego Jorku, Manhattanu właściwie. Tylko sobie zobaczcie. To jak tutaj wygląda Manhattan, a jak wygląda normalnie, aktualnie zimą. No jest malutka różnica, nie? Dobra, no to musimy tam dojść. Tutaj myślę, że cięcia nie robię, ponieważ to jest już blisko. To to punkt kontrolny. Ale on jest za daleko, nie będziemy do niego iść. Misję z ostatniego odcinka nie udało mi się ukończyć. Trzeba za to przeprosić, no ale... Niestety. Bo tam już jest jakaś bitwa straszna, bardzo straszna. Ależ pierdykło. 9, 8, 7, 6, 5, 4... Gdzie jest to centrum handlowe, cholera jasna? Aha, tutaj jest. Okej, tutaj mamy. Tutaj mamy. O matko bosko. Tak. Tutaj myślę, że będzie można to obserwować. Tutaj będziemy mogli zaobserwować moją nieumiejętność strzelania w tej grze. Temperature rising. Elevated levels of carbon dioxide detected. Uh-oh. Sounds like there's a fire in the building. I'll start feeding Isaac the structural blueprint. Nie, no to było po prostu piękne, takie odkrywcze. Dobra, ale gdzie mamy iść? Ona na to, że tutaj, chociaż... Chwilonia. Oni do mnie idą. Dobra. Tylko cholera jest, nie mogłem tego otworzyć. Jakieś tekstury się. Coś z teksturami się stało. Wow. Tak. Warning. Emergency fire suppression system activated. System obstructed on upper floors. Manual override required. Wow. Co tu się dzieje? Boże święty. Matko święta. Znaleźliśmy konserwę. Aha, no spoko, nie? O matko święta, chowaj się! What the fuck? Co tu się dzieje? O nie, ten ziomuś z miotaczem ognia jest. No i pięknie. Myślę, że nam... Że teraz mi się lepiej uda. Apteczkę muszę sobie wziąć, bo w ogóle dzisiaj... jest Mad Max, ale my musimy iść tutaj. Mad Max został. Nie wiem, właściwie... Jest to zupełnie nie, dobra. Trzeba sobie czasami uzupełnić, cały czas tutaj... Musi coś pierdyknąć. O.
Oh my goodness. Dobra, my myślę, że pójdziemy za tym ziomkiem, ponieważ on tutaj jest bardziej obeznany ode mnie. My już chyba w tym... Nie byliśmy, przepraszam, w tym centrum handlowym. Podobnie szpital tutaj wygląda. Alert. Potential hostiles approaching. Tam ktoś jest, tam jest 8 poziom. Tutaj jakieś zapiernicze teraz. Ja wiem, już gdzie się wychyli. Czasami mogę używać points CS-a, no ale żadne inne nie wiem. Nie wiem, jak niektóre rzeczy nazywać. Co się głośno ta gra jest. Nie słyszę nawet swoich myśli. O, tutaj kolejni wariaci idą. Jest git. Jest git. Myślę, że to i tak nie będzie łatwe. Tutaj już widzimy, że nadchodzi ten jakiś pan dziwny. Tutaj zaraz nam granat walnie. Coś się tutaj pali. Dobra, możemy przejść. Na górę musimy iść. Dobrze myślałem. No cholera, ja nie wiem, jaki jest czas odcinka. Nagrywam na dwóch monitorach, ale chyba mi się... Koronawirusa? O nie. Z jakąś panią tutaj biegamy. Znaczy w sumie to nawet lepiej. Znajdź banknoty. O nie, panie, tego... Dobra, on nam... Dobra. To ja znalazłem. Włącz zraszacz. Co, włączamy zraszacz. To już ten pan. Tak, ten pan. Zrobi. Mamy pełną amunicję już. Znaczy no nie pełną, ale... To się wytnie. To jakieś... Dziwne... Dziwne rzeczy się... Pierdzielają. Ale przynajmniej po pojawieniu się informacji gracza, który zdobył maksymalny poziom, już wiemy, jaki jest maksymalny. My będziemy... Tutaj to powinno być naprawione, ponieważ gdy inny gracz bierze Amo, to my nie możemy brać. I to jest właśnie taki trochę bug. Czego ja teraz nic nie słyszę? Dlaczego ja przeciwników nie słyszę? Cholera jasna. Dobra, jest pięknie. Oj. Nie, jest dobrze. Oj nie. Ale my mamy te apteczki, spokojnie. Panie kapitanie, pan się nie ma martwi, co to jest? Zabiłem. Ja to zrobiłem. Ja to naprawdę zrobiłem. Ja zabiłem gracza. Mam najniższy poziom z tej całej czwórki. Trójki. A zabiłem ziomka. Jestem po prostu mistrzem. Tylko... Chwila, tutaj ktoś lub ktoś do nas strzela, znaczy coś. Ojej, wieżyczka. Mamy wieżyczkę, proszę państwa. Nie jest to fajne, jeszcze gościu z miotaczem jest. Jest. Czego nie mogę się schować, cholera jasna. Ale szpiery dyknęło. What the fuck?
Filonie, ale kto tutaj padł? Ja zaraz padnę, już się palę. Nie. What? Jeszcze się nie palę. Co? 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 No właśnie. No właśnie. Przegraliśmy. Przegraliśmy. Tarczownik czyścicieli. O mogo. Czy tam Mad Max się odrodził, ale nie, on już nie zdąży, ponieważ tam do niego już lecą. Widzimy, jest gościu z miotaczem, chociaż nie, on jednego rozłączony. Jeden się rozłączył. No ale no cóż. Na pocieszenie należy się łapka w górę. By pocieszyć mnie za to. Ponieważ zginąłem, omega! Znowu zaraz zginę. Jestem geniuszem. Co tu się właśnie stało? Co tu się właśnie stało? O co chodzi? Po drugim zgonie mapa się szybciej ładuje. Znaczy gra. Mapy te tutaj raczej nie mamy. Alert. Hostiles detected nearby. Wykryto nowych przeciwników. Tylko chwila, musimy teraz. Musimy teraz znaleźć naszych przyjacieli. Tam są. Jeden się rozłączył, no kurde. Jakaś strefa skażona tutaj jest. What the fuck? What the fuck? Co tu się właśnie stało? What? 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 The fuck? Co miało znaczyć? Tutaj zobaczcie, ile jeszcze mamy do odkrycia. No dobra. Zaraz wam to pokażę. Tutaj Ubisoft nie przemyślał jednego. No, przepraszam, przejąłem kamerę. Przypadkowo. Dlaczego nie mogę otworzyć, zaraz mnie walną, nie? No oczywiście, że tak. Ale przepraszam za to, że ruszyłem kamerę, ale po raz pierwszy mam ją na statywie, które mam pod, które stoi pod biurkiem, więc jestem przyzwyczajony po prostu do tego i musicie mi wybaczyć. Ja ciągle zapominam, że ja mam tą funkcję. Tą. Ciągle o tym zapominam. Ale ja tam wiem, ja wiem, że tam jest wieżyczka. Ja to po prostu cholera jest, no wiem. Albo i nie. O stary! Że tak powiem, przesrane. Dobra, jest git. No reloada szybkiego tutaj trzeba zrobić. Ammo nie wystarczy na nawet jednego wroga. Wolesz tam pierdyknął. No i tutaj widzimy, że co, że sytuacja poprawiła. Co ten człowiek właśnie zrobi? Bi. Na, mama. Mama pomocy. No tak, najlepiej, tak? Zostawić mnie. Oh my goodness! Shit, nie mam apteczki. Przesrane. Jeszcze idzie ten debil z miotaczem ognia.
O, mogę chować. Alert, an agent has left your team. Przepraszam bardzo. What the kir ty 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 Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Muszę wam powiedzieć. Co on właśnie odpierdzielił? On zrobił szli. Piękne to było. Proszę państwa, to było. To było po prostu piękne. Dobra, chyba wzięliśmy mapę. Tak wzięliśmy. Uff. Przybałem. Tutaj co mamy? Ważne. Coś mamy tutaj przeskanować. Gdzie? Zjedź się na winny, dobra. Ciśniemy, panowie, ciśniemy! ATF observers outside the building. More cleaners arrived while you were busy upstairs. Give them a wide berth. I know I've said this before, but I need those bills in mint condition, so to speak. What? To what? The heck? Nie, nie mogę, nie, panowie. Po co ja to zrobiłem? No spoko, nie? Z tym, że... Mamy kolejnych przeciwników, kolejny problem. Debila z miotaczem ognia. Kosiński. O, panowie, ale po co ten N? Fucking dammit. Oh my goodness. Nie, jest dobrze, nie jest dobrze. Piękny teraz atak zmasowany. Chyba Polak to jest. Tu jest Polak. Kto mnie? Kto? Jak? Kiedy? Przepraszam bardzo, czy ktoś mnie może uratować? Halo? Halo? Tu kto jest? Warning. Agent on your team is down. Requires assistance. O, nie, nie, pa 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 na 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 na. Ja już wiem, że my mamy przestronę. No właśnie o to mi chodzi, jeszcze z kurde spłonę, no. Wiecie co? Ten odcinek ma już ponad 20 minut, więc dziękuję wam za oglądanie. Do następnego razu i oczywiście zostawcie łapkę w górę.